wszystkich na kolejnym treningu. Mam nadzieję, że już jesteście gotowi. Proszę potwierdzić. I za chwileczkę zaczynamy. W międzyczasie jeszcze proszę sobie przygotować krzesełko, bo będzie też dzisiaj potrzebne do wykorzystania z ciężarkami. Zaczniemy ćwiczyć od przyszłego tygodnia. To stajemy na zbiorze. Muszę mi dać. Rej. Os. Sezam. Mukso. Zamykamy oczy. Kemok. Otwieramy oczy. Samy niżej. Os. Trzymanie rej. Os. Tani rej. Os. Kierusą. Rej. Os. Os. To zaczniemy od takiej króciutkiej rozgrzewki jak zawsze. Łapki. I biegniemy. Wystarczy. Luźno biodra. Drugą stronę. Na boki. Rozcieramy jedno kolano. Drugie. Idzie ręka. Szyro. Pantaj. Szyro. Prawa ręka za łokieć i zmieniamy. Druga strona i moje ręce. Shiro. Kamae. Bardzo luźno wymach nogi. Kolano prosto, przypominam, palce w górę. Idź. Ni. Sa, si, tu, druk, sycz, hacz, tu, czu. I zmieniamy nogę. Edź. I sam, si, tu, druk, sycz, hacz. Ciu, i luźno biodra. I w drugą stronę. Wykrok do przodu. Dociskamy mocno biodro. Zmieniamy druga noga. Stajemy. Jeszcze raz bioderka. I w drugą stronę. Jeśli mamy parę, to w parze. Jeśli nie, to sami robimy. Obracamy się. Staramy się wyginać plecy. I wystarczy tyłem do siebie i klaszczemy łapki.
wystarczy. I jeszcze raz kamaje. I maje wymachy. Idź. Ni. Tan. Si. Go. Róg. Syć. Acz. Tu. Tu. I druga strona. Idź. Ni. Tan. Si. Tu. Róg. Syć. Acz. Tu. Tu. I luźno biodra. I w drugą stronę. I jeszcze raz wykrok. Teraz robimy kółeczko kolano na zewnątrz. Ręce trzymamy. I jedziemy. Idź. I. San. Si. Tu. Krok. Syć. Hacz. Tu. Tu. I zmieniamy nogę. Idź. Ni. San. Si. Tu. Krok. Syć. Hacz. Tu. Tu. I bioderka. I w drugą stronę. Jeszcze raz wykrok. Teraz robimy kółeczko kolano do przodu. Ja tylko przypomnę, żeby nie robić w ten sposób, że spadamy do tyłu za każdym razem, bo kolano jest ugięte i tułów praktycznie w miejscu. Uwaga. Jedziemy. I. San. Trzy. Tu. Róg, syć, hacz, tu, tu, i druga strona, idź, i, san, sy, tu, róg, syć, hacz, tu, tu, i luźno biodra. I w drugą stronę. Ok. I to wystarczy, jeśli chodzi o tą krótką rozgrzewkę. Dzisiaj trening jeszcze poświęcimy na wymagania egzaminacyjne. Natomiast od kolejnego treningu, jutrzejszy trening jeszcze w tym tygodniu, będzie to powtórzenie takich trudniejszych kombinacji, jeśli chodzi o wymagania. Natomiast od przyszłego tygodnia zaczniemy więcej treningów z poświęceniem na ćwiczenia wysiłkowe, takie przygotowanie do walki, do kumite, bo myślę, że trzeba się troszeczkę więcej poruszać. Z tych materiałów, które są na chwilę obecną, to cały czas proszę korzystać, żeby sobie dopracowywać swoją technikę indywidualnie. A teraz powtórzymy wszystkie podstawowe rzeczy. Stajemy w hachidachi, ręka na biodro, druga ręka z przodu. Zwrócę tylko uwagę, że tu nie pracują same ręce, nie pracują tak barki, tylko robimy ruch biodro i barki wracają. To biodro nadaje prędkość i potem biodro wraca, ruch biodro w przód, biodro wraca. I robimy. Ec, ni, san, si, to, rok, sić, hać, tu, tu. Bardzo proszę o to, żeby robić naprawdę na pełnych obrotach te ćwiczenia. Tych ćwiczeń nie jest dużo. Nie będziemy powtarzali tego wiele razy. I dlatego chciałbym, żeby ten trening miał troszeczkę jakieś wydolności, żebyście po tym treningu przynajmniej poczuli się troszeczkę tacy rozgrzani, może nie tyle zmęczeni, bo
takich warunkach ciężko byłoby się nam zmęczyć, ale chciałbym, żeby to nie kończyło się na zasadzie takiej, że skończył się trening i jakby ktoś nic w ogóle z tego nie wyciągnął, bo robił sobie tak na bardzo na luzie. Robimy mocno, bo tych powtórzeń jest mało, dlatego zwracamy uwagę na to, żeby starać się robić z pełnym wydechem, z pełnym kimem, zaciskamy mięśnie, zaciskamy pięści i robimy mocno. Powtórzymy sobie teraz blok Gedanbarai w Hachi Dać. Przypomnę o tych dwóch strefach. Nie robimy krótko ręki tutaj, bo tutaj nie ma żadnych bloków, tylko musimy zasłonić głowę, zasłonić pozostałą część ciała. I robimy Ech, Ni, San, Si, Go, Rok, Sech, Ach, Pio, Jo. Zwracam też uwagę na to, żeby nie robić na dwa tempa. Jeden płynny ruch kime jest dopiero na końcu. Ta sama zasada, jeśli chodzi o agyukę, z tym, że przy agyukę w hachi dachi powinniśmy troszeczkę skręcać biodro, żeby mieć taki właściwy nawrót. I robimy ech, i san, loki, pamiętać, si, go, rok, sech, hach, kyo, jo. Teraz robimy sotoukę i liczę ech, i san, si, go, rok, sech, hach, kyo, jo. Ok. Do tego dokładamy uciuk. Ech, i san, si, go, rok, sech, hach, kyo, jo. I taka uwaga przy bloku uciukę, żebyście nie robili samym przed ramieniem, samą ręką tego ruchu, tylko musi być rotacja barków, bo tylko wtedy będziemy w stanie wykonać tą technikę mocniej. Ta nasza dźwignia się będzie wydłużała, jeśli chodzi o naszą rękę. Teraz zrobimy sobie bloki Gedanbarai do Zenkutsu Dachi. Ze zwróceniem uwagi, że przy wszystkich blokach powinniśmy mieć kolano minimalnie z tyłu ugięte, po to, żebyśmy mogli wypchnąć elastycznie biodro. Jeśli noga będzie wyprostowana, to nie będzie takiej dynamiki. Jeszcze raz podkreślę, tak się uczą wszystkie początkujące osoby, po to, żeby wypracować sobie właściwy nawyk. I to nie jest złe, kiedy oni będą robili z wyprostowanym kolanem. Zaznaczeniem blok na ukos biodro, gyakuzuki, biodro zamknięte. Bo to ma być nauka właściwego schematu. Potem dokładamy te ważne elementy, że przy bloku kolano jest minimalnie ugięte, bo teraz musimy wypchnąć i to wtedy biodro pracuje. Natomiast początkujące osoby mogą robić w ten sposób, że jest to biodro. Kolano jest wyprostowane. Jeśli ktoś na tyle jest w stanie, że łapie tą technikę od razu, to można to w ten sposób wykonywać. I robimy blok Gedanbarai do Zenkutsu Dachi, gyakuzuki do Zenkutsu Dachi. Robimy to na dwa tempa, na trzeci wracamy. Ech, i, san, ech, i, san. I robimy na zmianę. Ech, i, san, ech, i, san, ech, i, san. Tu jeszcze można zauważyć, Kuba otwiera ręce, to nie jest błędem. Natomiast dlaczego ja zwracam uwagę, żeby te niższe stopnie trzymały pięści zamknięte? Żeby wyrobić sobie taki nawyk, że ta ręka ma być zamknięta. To jest prosta sprawa mieć otwartą rękę i rękę zamkniętą, dłoń. Natomiast ciężko jest na początku
kontrolować to, czy tu ręka jest otwarta i żebyśmy ją właściwie na koniec zamykali. Dlatego prościej jest, kiedy nie musimy się skupiać dodatkowo na tych innych elementach, ważnych elementach, bo przy Gedanbarai, przy Gyakuzuki pięść powinna być prawidłowo zamknięta, nadgarstek powinien być odpowiednio ułożony. Dlatego robimy zamkniętą ręką. Kiedy już mamy to dopracowane, kiedy kontrolujemy swoje ruchy, wiemy, czy chcemy mieć rękę otwartą, czy chcemy mieć rękę zamkniętą, to wtedy jest to dozwolone. I teraz robimy Ageuke Gyakuzuki. Przypomnę, Ageuk to samo, nie ma barki prosto, tylko barki przekręcamy, do Gyakuzuki wypychamy biodro. I robimy Eich, Ni, Chan, Eich, Ni, Chan, Eich, Ni, Chan, Eich, Ni, Chan, Eich, Ni, Chan. I jeszcze dwa razy Eich, Ni, Chan, Eich, Ni, Chan. I ja mam nadzieję, że wszyscy ćwiczą tak dynamicznie, tak jak tutaj Kuba ćwiczy, bo tutaj tylko wtedy będziemy robili postępy, jeżeli będziemy sobie tą śrubkę dokręcali, jeżeli będziemy sobie utrudniali na każdych zajęciach, na każdym treningu, na każdej chwili poświęconej na ćwiczenie danego wybranego elementu, jeśli będziemy podnosili sobie ten poziom. Bo jeśli będziemy robili to na tym samym poziomie, to efektów nie będzie. Żeby były efekty, musi być wykonana jakaś praca, trzeba poświęcić pewne elementy, trzeba się przyłożyć do tego, bo tylko wtedy będzie można robić postępy. Nie oczekujmy, że te postępy będą od razu wielkie, małymi kroczkami, ale robimy postępy stale i w dłuższej perspektywie te postępy będą przynosiły więcej efektów. A wiem, że są takie osoby, które nie potrafiły zrobić kata, natomiast przez ten czas, kiedy ćwiczą w domu, to podstawowe pierwsze kata się nauczyli. Tu znów muszę pochwalić Kamila, tego małego Kamila, który razem ze swoimi rodzicami ćwiczy w domu i dzięki naszym wspólnym takim online treningom nauczył się wykonania kata Taikyoku Shodan. Zrobił go bezbłędnie, jeśli chodzi o schemat. Jest oczywiście wiele rzeczy, które trzeba tam poprawić, ale każdy z nas tak samo zaczynał i myślę, że jak będzie w tym tempie ćwiczył, to na pewno zrobi duże postępy. Teraz zrobimy blok Sotouk. Tutaj jest o tyle ważne, żebyśmy nie uderzali ręką z góry, tylko robili skręt i przedramię powinno wychodzić za obręb naszego ciała. Do Gyakuzuki dokładnie ta sama zasada. I robimy na zmianę. Eć, ni, san. 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 I jeszcze dwa razy. Eć, ni, san. Eć, ni, san. Ok. Z tych technik, z podstawowych bloków, został nam jeszcze uciłkę i zostało nam jeszcze szutułkę i właśnie sobie to za chwilę powtórzymy. Przypomnę, że te dwa bloki przejściowe są przy wykonaniu każdego jednego bloku. Bo stąd możemy zrobić Gedanbarai, stąd możemy zrobić Ageukę, stąd możemy zrobić uciłkę. Stąd, bo z tego głębszego ruchu robimy w odwrotną stronę ten element. Robimy sotoukę i stąd robimy shutoukę. Wszystkie bloki muszą mieć te bloki przejściowe, żebyśmy mogli sobie to wykonać. I teraz robimy blok uciłkę. Od dołu przypomnę. I tu też nie robi przed same przedramię, tylko robimy skręt jak przy shuto, przy sotoukę, tylko tu w odwrotną stronę siła jest skierowana. Uciłkę Gyakuzuki. Eć, ni, san. 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 Jeszcze dwa razy. Eć, ni, san. Eć, ni, san. Ok.
zanim przejdziemy do bloku shutouke, powtórzymy sobie pozycję zenkutsudachi do kibadachi i zenkutsudachi do kokutsudachi. A więc stajemy w zenkutsudachi. Przypomnę, kolano z przodu jest ugięte. Z tyłu staramy się, żeby stopa była jak najbardziej na wprost. Przy kibadachi oba kolana idą na zewnątrz. To nie w ten sposób ma wyglądać, że mamy długą pozycję. To nie jest kibadachi. Kolano ma być nad stopą, tak jakbyśmy mieli zenkutsudachi. To jest złe zenkutsudachi, jakbyśmy w ten sposób stali. Tak samo złe jest kibadachi. Kokutsudachi to jest też połowa zenkutsudachi. Drugą nogę przekładamy, środek ciężkości się przenosi na nogę do tyłu. I z zenkutsudachi przechodzimy do kibadachi. Uwaga, ejdź, kibadachi, do przodu zenkutsudachi, nii, do tyłu, kibadachi, ejdź, nii, zenkutsudachi, do przodu, ejdź, kibadachi, nii, zenkutsudachi, shiro, ejdź, nii, i zmieniamy nogę. Do kibadachi, ejdź, nii, do zenkutsudachi, san. Kibadachi, shi, ech, kibadachi, ni, ech, ni, jeszcze raz, ech, ni, ech, ni, i rozluźniamy sobie nogi. Pozycja kibadachi, plecy wyprostowane. I będziemy robili obrót biodro, głowa na drugie tempo, w drugą stronę. Proszę zwrócić uwagę, żeby starać się nie podnosić mocno palców, tylko żeby to był ruch biodra, że to biodro ma nam przeciągnąć jak najszybciej. Mamy tę stopę podnieść jak najmniej od powierzchni. Tak, kibadachi, same ruchy bez, troszkę szerzej. Bez bloku. Ech. Ni. San. Mocno biodro, tak. Si. To. Rok. Syć. Hać. To. To. Rozluźniamy nogi. Teraz dołożymy do tego blok przejściowy i będziemy robili shuto. Przypomnę, żeby starać się nie zatrzymywać rąk. Nie robimy tego ruchu. Raz, dwa. Tak. Uczyliśmy się na początku, żeby zapamiętać, że te dłonie składają się w ten sposób. Teraz mamy robić płynny ruch, kime jest dopiero na samym końcu. Stajemy w kibadachi i w jedną stronę robimy shuto. Ech, ni, san. I sprawdzamy sobie układ stóp. I dalej robimy. Ech, ni, san. I znowu sprawdzamy. Jest ok. Robimy dalej. Ech, ni, san. I sprawdzamy. Przypomnę tylko, że szczególnie w tych elementach, gdzie robimy jedną technikę z drugą techniką, żeby nam się nie zapominało o tych blokach przejściowych. Ja wiem, że tak jest łatwiej, że przechodzimy i robimy sobie tylko krótki ruch, ale musimy wykonać pełny blok. Lepiej jest ćwiczyć wolniej, ale nie zapominać o tych elementach. Blok przejściowy w ten sposób. I teraz właśnie będziemy robili troszeczkę wolniej, bo mam świadomość tego, że większość osób robiła tylko przekładanie tych rąk, zapominając o bloku przejściowym. A to jest ważne. Shuto. I teraz będzie iść blok przejściowy, dopiero shuto. Ni, najpierw blok przejściowy, dopiero shuto. W ten sposób teraz ćwiczymy. Idź. Tu góra. Ni. Tak. Sam. I patrzymy na stopy. Stopy są ok i robimy dalej. Edź. Ni. Sam. Teraz jest dużo lepiej, bo jest ten blok z dołu. Edź. Ni. Sam. I patrzymy. Jest ok. Rozluźniamy nogi. Powtórzyliśmy sobie wszystkie te podstawowe elementy, które robiliśmy w tych pierwszych
treningach, ze zwróceniem uwagi na pozycję, ze zwróceniem uwagi na bloki przejściowe i ze zwróceniem uwagi na dynamikę, na wydech. Teraz chciałbym, żebyśmy dzisiaj na treningu powtórzyli sobie początki wszystkich hejanów, bo to jest taki najtrudniejszy element. Chciałbym, żebyśmy sobie na to zwrócili uwagę. A dzisiaj powtarzamy początki kata ze świadomością taką, że do końca przyszłego tygodnia macie czas na przygotowanie swojego kata do turnieju kata online. Każdy sobie to kata zrobi, nakręci sobie ten filmik. Taki plus jest tego jeden wielki, że jeżeli w trakcie robienia kata pomylicie się albo przy oglądaniu tego swojego wykonania dojdziecie do wniosku, że coś jest jeszcze nie tak, to można go zrobić jeszcze raz i kolejny raz i wybrać oczywiście tą najlepszą wersję. I w formie filmiku przesyłacie go do mnie i my tutaj zdecydujemy po obejrzeniu wszystkich nagrań, zdecydujemy, kto wykonał to kata najlepiej. Z najmniejszą ilością błędów my będziemy mieli też więcej czasu na to, więcej możliwości będziemy mogli sobie zobaczyć. Prośba jest tylko taka, żeby nie starać się robić kata na wprost ustawionej kamerki. Bo jeśli jeszcze w tą stronę jest wszystko ok, to jeżeli ja będę szedł w tą stronę, to już nic nie widać, co jest do wykonania. Natomiast jeżeli my będziemy wykonywali kata na ukos, to ja na ukos będę się przemieszczał w tą stronę i z powrotem też mnie będzie widać. I o to mi chodzi, zresztą ja tam w tych wymaganiach pisałem o tym, najlepiej gdyby kamerka była ustawiona 45 stopni, bo wtedy będzie widać każdą możliwą stronę i my będziemy starali się dostrzegać Wasze niedociągnięcia po to, żeby można było wyłonić tą osobę, która tych błędów popełniła najmniej. To powtórzymy, powtórzymy kata Heian. Heian Shodan. Shodan, przypomnę, pierwszy poziom. I robimy pierwsze. Kuba będzie robił w tej formie. Ja będę robił w tej formie. Ja popatrzę, tak nas widać. Dobra, spokojnie tak mogę robić, to będzie nas obu widać. I robimy. Pierwszy ruch. Idź. Ni. Idź. Tutaj jest. Idź. Ni. Sam. Idź. Ni. I tutaj będziemy. Sam. Do przodu jeszcze Kuba zrobi. Si. I tu jest pierwsze kiaj. Bardzo istotne jest po drugim gedan baraj, ude baraj, age uke. Dopiero jest tetsui. Ta część uderza nie tą częścią i dopiero przechodzimy do oizuki. To było heian shodan. Teraz heian nidan. Nidan, czyli drugi poziom. Przypomnę, że tu obniżamy środek ciężkości, przechodzimy do koku tsudachi. I ta sama zasada, chociaż nas obu będzie widać w jedną stronę, bo tutaj się stoi przodem, tak chyba będzie wyraźniej nas widać. Powoli robimy. Idź, ni, san. Idź, ni, san. Idź. Dostawiamy nogę do połowy. Idź. Yoko shuto. Idź. Ni, san. I tu jest pierwsze kiaj. Pamiętać o tym, że po tym ruchu nie podnosimy tułowia, nie przestawiamy tułowia, tylko tułów tak jakby był przykręcony do podłogi. My tylko przestawiamy stopę do połowy, wchodzimy na oś ataku. Łyczek wody i za chwilę ćwiczymy dalej. I wracamy na miejsca.
Kolejne kata to kata Heian Sandan, trzeci poziom, Sandan. Też zrobimy obaj przodem, bo będzie nas widać w jedną, jak i w drugą stronę. Powolutku, chociaż ja zrobię tak. Tak będzie nas, tak będzie widać. Powoli robimy. Ni, san. Odwrócę się teraz. Ić, ni, san. Ić, morotełkę. Ni, nukite. San, wykręcamy rękę. Przejście do kibodachi. Si. I tu jest pierwsze kiai. W tym kata proszę zwracać uwagę na to, że po pierwszym ruchu nie ma stawianie i niektórzy tylko robią raz, albo rozciągamy te ręce na boki. Pouciuk. Ręce się, łokcie się rozchodzą. W ten sposób robimy. I za pleców nie powinno być widać naszych pięści. Robimy pięści, będzie widać tylko w tym momencie, kiedy łokcie będzie właściwie widać. Natomiast samych pięści nie powinno być widać. Robimy ten ruch ze zwróceniem uwagi, żeby stopy były razem. Kolana nie do przesady ugięte. To ma być bardzo naturalna pozycja. Minimalnie ugięte kolana. Kolejne kata to kata Heian Yodan. Czwarty poziom. Kata Heian Yodan. Podobnie jak w kata Heian Nidan. Obniżamy środek ciężkości, otwierając dłonie. Jest też wersja, w której wykonuje się ten ruch jako blok. My robimy zejście i stąd, z miejsca, w którym trzymamy ręce, dłonie tylko otwieramy. To tak wygląda, jakbyśmy przekładali rękę. Nie ma. Pierwszy blok to jest właśnie blok tutaj do góry. I robimy powoli. Ec. Ni. Tu pamiętać o tym, że łokcie mają być jeden poziom i żeby nam tutaj dłonie nie uciekały, dłoń ma być prosto, Kubie chciałem skręcić, nie idzie, dlatego pokażę na swojej ręce, żeby te ręce się nie rozchodziły w różną stronę, to ma być jedna powierzchnia. Tu oczywiście dłonie nie są na jednej linii. Ta strona chroni tą część głowy, ta strona chroni tą część głowy. Tu powinna być przerwa. To nie powinny ręce być na jednym poziomie. W ten sposób dłonie się składają. To nie jest błędem, jeśli te ręce właśnie w ten sposób wyglądają, bo byłoby to nienaturalne ułożenie ręki, albo byśmy musieli mieć te ręce skrzywione. Jest szerokość naszej głowy między naszymi dłońmi. To zaczniemy jeszcze raz, powoli. Ić. Ni. Ić. Ni. Ić. Dżudziuk. Ni. Morotełk. Pamiętając o tym, że morotełkę, pięść nie układamy ani na łokciu, ani za wysoko, tylko po środku naszego przedramienia. I wracamy. Kolejne kata to kata Heian Godan. Godan, czyli piąty poziom, jeśli chodzi o kata Heian. Z tłumaczenia spokojny, spokojny duch. Powolutku robimy. Ić. I zwracać uwagę na to, żeby tutaj nam nie uciekało biodro i nie uciekało kolano. Koku cudaci. Tyle, ile starcza nam, tu jest ruch biodro i tu wraca. San, ściągamy ręce. Dobra, to tak stanę, żebyśmy się nie zasłaniali. Ić, ni, san. I jeszcze parę technik. Ić, koku cudaci. Pamiętać, część osób, że wiem, że myli się czasami, robiąc tutaj zenku cudaci. Ni, dżudziuk. Ić. Tutaj nie powinniśmy
przesadzać z wysokością rąk i nie trzymać rąk tak, żeby nam zasłaniało pole widzenia. Dłonie skrzyżowane są tuż nad naszym czołem. Idź, tak jakbyśmy tutaj piłkę przekręcali, dłonie wracają, łokieć dotyka teraz boku. Idź, ni, i tu jest pierwsze kiai. To tyle, jeśli chodzi o kata Heian, z tych początków kata do powtórzenia. Dla zainteresowanych polecam wrócić do tych treningów, w których przerabialiśmy poszczególne elementy. Ja postaram się opisać te filmiki bardziej szczegółowo, żeby można było zapamiętać, na którym treningu było jakie kata i ewentualnie jakie wymagania, żeby można było sobie to łatwo pooglądać. A teraz chciałbym, żebyśmy wrócili do tych wymagań, które robiliśmy wcześniej, trudne wymagania z zakresu trzeciego kyu. Robiliśmy wczoraj Kizami Zuki, Gyaku Zuki. Przypomnę, normalne Zenku Tsudachi, wysoka, niska pozycja w dół. Jeśli robimy samo Zenku Tsudachi, kolano powinno być wyprostowane. Natomiast jeśli są jakieś elementy do blokowania przed kontratakiem, kolano powinno być lekko ugięte, żebyśmy byli elastyczni. Natomiast przy tej wersji kihonu, wysokiego kihonu, to jest tak, jakbyśmy stali w pozycji walki, to oba kolana są ugięte, stoimy leciutko po ukosie. I z tej pozycji będziemy robili kizami zuki, gyaku zuki. Przypomnę tylko, żeby nie robić takiego ruchu, że przed uderzeniem cofamy rękę po to, żeby tą ręką uderzyć. Jak trzymam rękę w tym miejscu, to nie ma cofania. Z tego miejsca robimy ruch do przodu. Ręce na razie są bez żadnej pracy. Na razie same nogi. Wypychamy biodro. Idź. Zenku Tsudachi. Ni. Dostawiamy. Idź. Ni. To jest taki cały cykl w tej kombinacji. Teraz płynniej. Idź. Robimy raz. Ni. Robimy dwa. Wracamy. Jeszcze raz sobie to powtórzymy. Kamae. Idź. Do przesady. Biodro nas wypycha. Ściąga noga. Idź. I wracamy, bo przy połączeniu z technikami ręcznymi, teraz to spróbujemy zrobić. Ja najpierw zrobimy dynamicznie tak, jak to powinno wyglądać. Jest idź, raz, dwa. Musimy wykonać dwa pełne przejścia. Wam polecam, żebyście to zaczęli wykonywać od powolnego ruchu, ale kończyć pełną techniką. Jest idź. Kizami Zuki, Zenku Tsudachi, ni, ściągamy rękę, dociągamy nogę. Idź, Gyaku Zuki, ni, wracamy. Pokażę to może z tej strony. Jest idź, ni. Pamiętając o tym, że bardzo ważne w tych ćwiczeniach, w tych elementach kihonu jest to, żebyśmy zwracali uwagę na szybkość powrotu ręki. Nie liczy się tylko, że my szybko zrobimy uderzenie, a powoli będziemy wracali. Bo musimy pamiętać o tym, że to jest technika, która przygotowuje nas do walki. Zazwyczaj, jeśli partner stoi daleko, bo trzymamy dystans, to nawet jeśli ja zrobię ten ruch, to ja nie sięgam partnera, tak? Jeżeli teraz mój powrót będzie powoli, to partner albo mnie ucieknie, albo mnie wyprzedzi. My musimy robić, żeby ta technika była jak najszybsza. Ruch tu, żeby jak najszybciej można było wykonać kolejną technikę. To można osiągnąć tylko przez to, że ćwiczymy jak najszybciej powrót. Spróbujemy sobie wykonać kombinację na dwa tempa. Tempo idź kizami zuki z dostawieniem nogi. Tempo ni gyaku zuki z dostawieniem nogi. Powoli robimy idź, ni, idź, ni. Cofamy się. I jeszcze raz robimy idź, ni, idź, ni. Cofamy się. Proszę zwrócić tylko uwagę na to,
żeby ta technika, patrzeć teraz bardziej na nogi, żeby nie wyglądała tak. Bo ja pokonałem teraz, nie wiem, 10-15 cm. W walce, stań Kuba, w walce to może wyglądać w ten sposób, trzymaj gardę. Jeśli ja zrobiłbym to na takiej zasadzie, to by było tak. To nic mi nie dało. Ja muszę wykonać daleki ruch, daleko zrobiłem jeden ruch. Patrzcie, teraz zrobiłem drugi ruch i pewnie żeśmy się zgubili tutaj w naszym polu widzenia kamery. Musimy pamiętać o tym, że my ten krok wydłużamy jak najbardziej i przyciągamy tą nogę. Starać się zrobić jak najdłuższą pozycję. I robimy. Kamae. Idź. Raz. I. Dwa. Idź. I wracamy. Zmieniamy teraz nogę. Kamae. Idź. I do tyłu. I jeszcze raz. Kamae. I do tyłu. Zmieniamy nogę. Spróbujemy teraz zrobić nie najszybciej. Chodzi mi o to, żeby zrobić maksymalnie płynnie. Raz, dwa. Maksymalnie płynnie, bez zatrzymania. Starać się robić wydech tu, wydech, żeby uczyć się tego nawyku, że mięśnie się napinają, ale na jedno tempo robimy obie techniki. Kamae, idź. I do tyłu. I na drugą stronę. Idź. Ok. I wystarczy. Ja rzucę okiem na zegarek. To mamy jeszcze troszkę czasu. Zdążymy zrobić to, co sobie założyłem. Teraz takie ćwiczonko, które pozwoli nam bardziej kontrolować szybkość powrotu ręki. Będziemy wykonywali ćwiczenie samogyakuzuki z pozycji, wysokiej pozycji, kamae. Będziemy robili gyakuzuki i powrót. To ćwiczenie. Kamae, samo gyakuzuki, żebyśmy się uczyli. Tu musi być kime, musimy wrócić. Czy ta ręka będzie wracała i potem wracała, teraz jest bez znaczenia. Chciałbym tylko, żeby to od Was zależało, czy ta ręka wraca, czy nie wraca, a nie od tego, czy podświadomie Wy tą rękę chowacie. Chciałbym, żebyście wykontrolowali to i sobie powiedzieli, teraz ręka zostaje, tak? A teraz ręka wraca. Żeby zwracać na takie rzeczy uwagę, bo to pozwoli Wam bardziej kontrolować swoje techniki. Czyli kamae, a możesz na drugą stronę robić. Samo gyakuzuki. Ec, ni, san, si, go. Do tyłu. Teraz większą uwagę zwróć, żeby ręka była wyżej i ta ręka zostaje, ta ręka chroni głowę. W ten sposób teraz robimy. Ręka zostaje do góry, można ją nawet otworzyć, wypychamy biodro, a ręka zostaje przy głowie. Kamae, idź, ni, san, si, ok, cofamy. Teraz, żeby dojść do tego, o co mi chodziło w tym ćwiczeniu, to zaczniemy troszeczkę odwrotnie to ćwiczenie. Zaczniemy z tej pozycji. Trzymamy rękę wysoko. Czy ona będzie otwarta, czy zamknięta, to już jest kwestia dowolna. Ale teraz mamy pełne zenkutsudachi gyakuzuki. Na tempo idź, robimy szybki powrót i znowu zatrzymujemy się. To jest taka różnica, że my stąd robiliśmy dynamicznie, a tu już tego czasami nie kontrolowaliśmy. Natomiast teraz, żeby zrobić technikę, to musimy jak najszybciej wrócić, żeby jak najszybciej wyjść do przodu. I teraz będziemy zwracali uwagę na to, żeby moja technika była jak najszybciej wykonana. I tutaj jest nie praca samej ręki, tylko to biodro. To biodro wciąga nam rękę i wciąga nam
Ciąga nam nogę. To jest jeden ruch. Raz, dwa, zatrzymanie. Próbujemy. Edź. I. Sam. Do tyłu. Bo nie wiem, czy wszyscy mają na tyle miejsca. Myślę te trzy razy i będziemy się cofać. Chciałbym, żebyście jeszcze zwrócili uwagę na to, że teraz tu nie jest i ta ręka napięta. My musimy jak najszybciej wrócić rękę, ale to jest tylko biodro nadaje ruch. Tu ręka musi być luźno, żebyśmy mogli jak najszybciej tą ręką wyjść. To jest w myśl tej zasady, to co staliśmy, robiliśmy ruch biodrem i ręce leciały. Jak napnę mięśnie, zrobię ten ruch, to te ręce nie polecą. To samo jest tu. Jak ja zrobię i te mięśnie będą napięte, to ta moja kolejna technika będzie zbyt wolna. Bardzo trudny element to jest opanowanie, kiedy my mamy napiąć ręce, rozluźnić. Jeśli jest to jeszcze tylko pojedynczy element, to nie widać takiej różnicy. Natomiast jeśli mamy do wykonania kilka technik, to już wtedy to zaczyna odgrywać rolę. Bo jeśli mam do wykonania jedną technikę, pach, koniec, zdążyłem, tak? Zrobiłem szybko uderzenie. Jeśli mamy do wykonania dwa uderzenia, to jeśli zbyt wolno rozluźniamy, to tracimy czas. I im więcej razy będzie do zrobienia, tym więcej czasu stracimy na to wykonanie. Bardzo proszę, żeby na to zwracać uwagę. Długa pozycja. Tempo. Idź. Jak najszybciej. Tu już musi być luźna ręka i tu już znowu napinamy i potem rozluźniamy. Nie trzymamy cały czas napiętej. Uderzamy tylko. To jest tak jak z włącznikiem światła. Ja nie muszę go długo trzymać. Ja go tylko dotykam i światło gaśnie, tak? Strykam, światło się świeci. Dokładnie jest to samo z siłą. Moment dotknięcia to już jest rozluźnienie mięśni po to, żebyśmy mogli szybko wykonać kolejną technikę. Kamae, znaczy Zenku Tsudachi, Yakuzuki, Eidz. I zwracać proszę uwagę na to, żeby tu już była ta ręka luźno. Starać się, żeby ta ręka wracała jak najdalej. Teraz. Jak najdalej, bo mamy na to czas, żeby to nie był tylko ten powrót krótki tutaj. To będzie na innym treningu ćwiczone. Teraz chciałbym, żebyśmy ćwiczyli ten podstawowy kichon, czyli ręka wraca na biodro i z biodra wychodzi. W walce będzie krótszy ten element. Ta technika będzie troszeczkę słabsza fizycznie, ale tą siłę nadgonimy naszą dynamiką, bo jeśli zwiększymy prędkość wykonania, to nasza siła i tak wzrośnie. Więc zależność jest taka, że ta droga się tutaj wydłuża, natomiast jest większa siła, bo mamy pełną pracę biodra. Natomiast stąd jest krótszy ruch, krótka praca biodra jest, ale będziemy robili tą technikę dynamiczniej i wtedy ta siła się powinna wyrównać. Sam. Cofamy i robimy teraz na drugą stronę. Edź. I. Sam. Cofamy. Jeszcze raz na tą samą nogę robimy, bo tą robiliśmy troszkę mniej. Edź. I. Sam. I cofamy. Chciałbym, żeby jeszcze zwrócić uwagę na taki dosyć istotny element. Żebyśmy siłę koncentrowali w tym miejscu, żeby nie skupiać się, że to jest takie chodzenie mocne na nogach. Niepotrzebnie. Nogi mają być elastyczne. Do wykonania uderzenia do przodu, chodź tu, tu stań, potrzebuję tylko nogi z tyłu, bo to jest mój punkt podparcia. Ta noga z przodu jest niepotrzebna, więc taki ruch, stupanie nogi, nie do końca jest dobry. Po pierwsze, sygnalizuje to, zużywamy energię i zużywamy czas na wykonanie naszej techniki. Mamy się przesunąć jak najdalej. Cała dynamika ruchu wychodzi z biodra i kończy się na mojej technice.
Może być to związane z tym, że troszeczkę to w ten sposób, żeby nie wyglądało. Że my siłę przekładamy na stopy, a nie ma tej dynamiki, nie ma tej dynamiki tutaj. To ma wyglądać w ten sposób, że tu jest siła. Ja nie mówię, że nie będzie tego tupania, bo my musimy się przemieścić. To będzie troszeczkę słychać, ale jest różnica między tym wykonaniem, a tym wykonaniem. Mam nadzieję, że przeanalizujecie to i to do was odpowiednio dotrze. To łyczek wody i wracamy, bo zostało nam jeszcze parę minut treningu. I wracamy na miejsca. Chciałbym, żebyśmy sobie teraz spróbowali płynnie wykonać z tego ujęcia dwie techniki. Tempo i idź to jest raz, dwa. Przed chwilą robiliśmy tylko jedną technikę i to było też takie stop. Chciałbym, żebyśmy teraz sobie troszeczkę to utrudnili. Proszę o to, żeby to wykonywać nie bardzo szybko, nie bardzo powoli. Chodzi mi o płynność ruchu. Raz, jak najszybciej wyjście. Wyjście. Ten sposób wykonania będzie dobry. Ja nie wymagam od was, żebyście tutaj jak najszybciej próbowali zrobić jak najmocniej, bo nie uczycie właściwie mięśni rozluźniania i napinania, bo jest za mało czasu, żeby kontrolować te techniki. My musimy to zrobić powoli, żeby zauważyć te elementy, które są kluczowe przy wykonaniu tej techniki. Czyli teraz trzymamy gyakuzuki, tempo, idź, to jest raz, dwa i dopiero stop. Cofamy się i znowu to samo robimy. Robimy wydech, jak najbardziej dynamicznie, kimy na końcu, ale nie do przesady, nie robimy mocnej techniki. Płynność ruchu. Edź i cofamy. Jeszcze raz. Edź i cofamy. Zmieniamy nogę. Edź i cofamy. Edź i cofamy. Ok. Pamiętajcie o tym, jak najszybciej. I tu musi pracować ręka razem z nogą. To jeden ruch mięśni brzucha nas wciąga. To biodro powoduje, że moja ręka idzie do tyłu, a moja noga idzie do przodu, jakby były przywiązane na jednym sznurku, za jednym pociągnięciem jest ten ruch. Tylko wtedy będzie można to wykonać. I bardzo proszę zwracać uwagę na to, żeby przy każdym ruchu pracowało biodro. Bo jeśli to będzie tylko taki ruch, to tutaj biodro wcale nie pracuje. To biodro musi wypychać. To biodro musi wciągać i wypychać. W ten sposób powinna wyglądać technika. I tak powinniśmy się uczyć. To biodro. Biodro robi ruch, biodro ruch, biodro ruch, biodro ruch. W ten sposób. I tylko w taki sposób będziemy mogli osiągnąć właściwą, dynamiczną technikę i sposób wykonania, a nie tutaj, owszem, jest robiony schemat, tak? Robię raz, dwa, ale tutaj nie ma żadnej siły, żadnej dynamiki, tutaj nie ma żadnej techniki. Tu jest tylko wykonanie poszczególnego ruchu. My musimy zrobić ruch biodro musi wypchnąć. Do przesady pracować biodrem. I powtórzymy sobie to jeszcze raz, ze zwróceniem właśnie takiej uwagi, że tu najpierw biodro wypycha nasze ciało. Edź. I jeszcze bardziej, żeby zaakcentować biodro. Po ściągnięciu, żeby biodro wypchnęło ciało, tak? Edź. I do tyłu. To w sumie będziemy robili po trzy razy. Zmień nogę. Edź. Nie.
Wyciągamy nogę. Biodro, żeby zasygnalizować ten element tutaj, że ściągam i teraz nie robię ruchu w ten sposób, tylko najpierw biodro musi mnie wypchnąć. To jest tak, jakbym stał w tym momencie i ktoś mnie z tyłu popchnął. Ja bym leciał do przodu. My musimy wykorzystać ten napęd naszego biodra. Owszem, my z tej pozycji zrobimy ten ruch do przodu, ale teraz będzie ten ruch dynamiczniejszy. Będziemy mieli większą siłę, bo większa prędkość będzie wykonania mojej techniki. Po trzy razy robimy jeszcze. Tak? Ec. I. Szan. I do tyłu. I zmieniamy. Dychaj, żeby siła wychodziła na zewnątrz. Ec. I. Szan. I do tyłu. I teraz tak doświadczalnie tutaj oczywiście nie wymagam, żeby te niższe stopnie musiały zrobić to doskonale, natomiast tu w ukierunkowaniu do tych starszych stopni niebieskie pasy w górę, żebyśmy teraz spróbowali zrobić dwie płynne, szybkie, mocne techniki do przodu. Chodź. Kama je, ale z tej pozycji. I robimy je, zjedź, robimy raz, dwa i powrót do kama je, bo tu nie jesteśmy w stanie się zatrzymać w jakuzuki. Ej! Do tyłu. Ej! I zmieniamy nogę. Ej! Do tyłu. Ej! Ok. Dynamika dobra. Właściwe ułożenie biodra. Powinniśmy tu być skierowani prawie na wprost. Nie w ten sposób. Minimalnie, w momencie dopiero uderzenia, przekręcamy się prosto do przodu. Teraz stoimy minimalnie po ukosie. Jeszcze chciałbym, żebyśmy sobie przypomnieli technikę kizamizuki, oizuki, jakuzuki. Chociaż wyrobimy się. No to nie, to jest za mało czasu, to zrobimy sobie technikę kizamizuki, gyakuzuki. Tą krótszą wersję, tempo jest ić, raz, dwa. To, co robiliśmy z przestawieniem, pamiętając o tym, że musimy dynamicznie zrobić ruch do przodu. Kamae, ić, jedno tempo. I do tyłu. Ić, i. Do tyłu i zmieniamy nogę. Jeszcze dwa przejścia. Ec. I. Ok, super. Myślę, że to wszystko, co dzisiaj udało nam się zrobić, bo nie zdążyliśmy. Chciałem jeszcze tam parę rzeczy zrobić, ale spotkamy się jutro o godzinie 16. Mam nadzieję, że nic ważnego mnie nie wypadnie. Spotkamy się jutro o godzinie 16. I przerobimy jeszcze kilka takich elementów z tego kihonu dynamicznego, z tego kihonu przygotowującego już do walki, z kihonu, w którym stoimy w wyższej pozycji. Bardzo proszę, żeby zwracać uwagę na to, obojętnie czego się uczymy. Nie starajcie się robić czegoś za szybko. Robiąc coś szybko, wykonujecie to w krótszym czasie, macie mniej czasu na przeanalizowanie, na zobaczenie wszystkich ważnych elementów i nie dostrzega się wszystkich rzeczy, które są istotne. Można by to porównać do czytania książki i do oglądania filmu. Jeśli ktoś czytał książkę i oglądał film, który nakręcono na podstawie tej książki, nawet jeżeli to będzie doskonały reżyser i postara się opisać wszystkie istotne, ważne rzeczy, to kiedy oglądamy film, to ucieka nam cały ważny opis. My przykuwamy wagę do tych głównych postaci. Często jest tak, że ucieka nam wszystko to, co jest opisane gdzieś tam po boku. Natomiast w książce jest opisane, że pokój jest taki, że gdzieś tam dziura pod sufitem, albo że gdzieś tam pająk złapał muchę. To na filmie może być pokazane, ale my tego nie zobaczymy. My będziemy skupiali się tylko na tej
głównej roli, ucieknie nam wszystko to, co jest dookoła. A my musimy w treningu skupić się na wszystkich ważnych rzeczach. Jeśli na ścianie są trzy pająki, to my musimy je widzieć. Jeśli są trzy ważne elementy, które trzeba wykonać, to my musimy je wykonać. My nie możemy wykonać tylko tej techniki, bo ominiemy cały ważny schemat. I chciałbym, żebyście na to zwracali uwagę. Powoli, małymi krokami do celu, wtedy będą postępy, one będą wolniej, ale będą stale prowadziły Was do poprawienia Waszej techniki, do poprawienia Waszej wiedzy i Waszych umiejętności. I to tyle na dzisiaj. Ukłon do siebie. Os. Stajemy na zbióreczkę. Rej. Os. Sezam. Mokso. Zamykamy oczy i bardzo luźno oddycham. Kemok. Szamani rej. Os. Szamani rej. Os. Tkani rej. Os. Hirus. Rej. Os. Os. Arigato. I widzimy się jutro.